I'ma make you pump like that. 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 Może się da tutaj na to wejść. Nie wiem, czy to jest stabilne. Spróbujemy. Po prostu pokazać. To DJ-kę. Witam wszystkich, tutaj Urbex z Warszawa. Dzisiaj zwiedzimy sobie klub X, tutaj co za mną stoi. Historia tego klubu będzie w opisie, ale powiem, że w 2013 doszło tutaj do pewnej niefajnej historii. Mianowicie ochrona kogoś zabiła, ktoś tutaj zginął. Także w opisie tam będzie pewnie szczegółów więcej. Postaram się dowiedzieć, ewentualnie w lektorze. Gościem specjalnym dzisiaj jest ze mną Urbex Patrol. Oczywiście tak. Wpadajcie na kanał Urbex z Warszawy, bardzo dobry kanał ma. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie dalej, no i oczywiście do mnie wpadajcie na kanał. Także przystąpimy już bez przedłużania do zwiedzenia tego obiektu wspaniałego. Zapraszamy na film. Ciekaw jestem, jak to się zachowało. Troszkę wejście ciężkie. Tu tak to się prezentuje. I możemy wejść przez okno lub po prostu przez te drzwi. To jest chyba połączone. Lampeczkę sobie zapalimy. Widać stoły. Po prostu resztę. To zapewne była szatnia, toaleta męska, już widzimy. O, co ciekawe. To ciekawe, toalety się jeszcze zachowały. W tym drugie. Ale postaram się Państwu nie przedłużać za długo. Tu jeszcze jest jakiś monitorek, coś takiego. Potem sobie wejdziemy na górę. Tu widać jakby jest trochę wody. Nie wiem dlaczego, czy coś cieknie, czy z dachu. Jest tu jakaś scena. Się znajduje. To się o stroposkopach. Kalendarz 2004. Ale tutaj jest jakiś ten adres, więc nie będę pewnie tego chciał nagrywać. Fajna scena. Ale tu jest troszkę wody. Mówię, że nie przeszedł, wziął mi buty. Fajna bardzo pochlebka jest.
jakieś pomieszczenie. Tu już rury kradli. To tutaj po prostu jest. A, to jest takie za scenę przejście. Po prostu. Tutaj szatnie. Muszę to przedłużać, ale pokażę jeszcze z tej strony, jak to się prezentuje. Czy oświetlenie zostało. Tu po prostu były szatnie. Widzicie? Numerki były. Nawet kraty odpiłowali. Tak jak tutaj. O, cała jarzeniówka jeszcze została. Także wszystko jest rozszabrowane. Kital. Tutaj była jakaś też recepcja, czy coś takiego. Czy bramkowy stał. Thompson. Dla kibiców, nie tylko mistrzostwa. Nie wiem, co to jest, jakaś promocja. Tutaj już nie będę wchodził, po prostu za sceną coś było zamurowane, pewnie to nie było korzystane. Aha, to do tego pomieszczenia trzeba po prostu będzie później przejść. Bo nie ma przejścia. Nie będę przeszkadzał, bo nagrywał Urbex Patrol z tej strony. My sobie pójdziemy już na górę pewnie. Bo tu już nigdzie nie ma przejścia. Tu coś jest. Zobaczcie. A, toalety po prostu. Tu się znajdowały. Te umywalki. Niespodzianek nawet nie ma. W każdym urbexie nie ma jak toaleta. Wiecie sami, tam na górę sobie wejdziemy na salę bankietową, czy coś takiego. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu pewnie tańczyli, dyskoteki były jednocześnie może. I tu na górze. Jeszcze jest wyższe piętro. Co ciekawsze. Sami widzicie. Drewniana konstrukcja. Kolejne toalety. Kurczę, ile to do toalet. Taka w stylu drewna. Zaświecał. I kolejna scena. Trzeba uważać, że po prostu są sedesy podłączone. I tu woda mi się kapie. Kurczę, kolejne toalety. Ale tutaj jest perełka. Tu jest perełka, fajny grzejnik, rurki. Jakiś żywiec po prostu. Aż po prostu wezmę na zdjęcia. Tutaj to będę zrobić siał. Będzie podświetlane w ogóle, wiecie. Toalety jak toalety. Składowisko muszel. Generalnie kapitalnie to wygląda. Ta cała bankietowa, czy do potancówek. Może tak, gdzie widać. Ona wygląda.
I wszędzie woda, dobrze, że zmieniłem buty. I tu mamy dziurę. I tu mamy dziureczkę. Nie chcę tam przeszkadzać w nagrywaniu. O, trzeba się wyważać, wyrwać. Że urwek z patrol sobie tam po prostu nagrywa. O, kominek nawet taki jest wzór. I to były zabawy, ale jakie gwiazdki te sufit. Tylko dziwne, że tak jak prowizorka by trochę wyglądało. To jest szybki zlot na dół, wyjście ewakuacyjne. Nie wiem co dokładnie to czego służyło. I kolejny barek. Czy DJ siedział, czy tylko piwo siadało. To jest jakieś wejście na górę, zaraz wam pokażę. Pajęczyny wszędzie. Kurczę, nawet jakaś kość, ale chyba to nie ludzka, tylko zmywałce. Więc co tutaj mogło być? Aha, to jest po prostu przejście na ten bar. Coś tam zobaczycie, to nie wiem. No ale może będzie coś widać. Jak chociaż to wygląda z tej strony. Coś widać czy nie widać, nie wiem. Pajęczynę gdzieś ciągnęło. Także generalnie ciekawy obiekt. To wszędzie po wodzie. Tutaj coś od stroboskopu, jakiś lamp. I tu kolejne poddasze. Się tam nie będę przeciskał, bo nie wiadomo jak to mówią. Się nie zaryje. Kalendarzy nie widzę. Sztuczny kominek. Że to piętro już też całe zaliczone. Jeszcze będziemy mieli tam przez okno, żeby zaliczyć. Zobaczcie jaka klipka w ogóle. Fajna. Trochę ten sufit kiczowaty, bo plandeka zwykła po prostu. Nie wiem czy to tak było. I tu jest kolejne. To jest kolejne, kurczę, pajęczyny mi tutaj dopadają. Oj. Już wam wszystko powiedziałem. Zaraz będziemy to kończyć. Nie, tu, a, tu jeszcze, to, nie, to tutaj był DJ chyba. Tu chyba był DJ. I tutaj sobie DJ-ował. Macie na wszystko na klatkę schodową widok. No powiem wam nieźle. To wygląda. To w ogóle jest miękkie. Jakaś to jest narzuta. Tu miał swoje sprzęty. Bo kiczowaty ten sufit jest kiczowaty taki. Czego oni tak zrobili? Po prostu nie wiem. Także tu jeszcze coś może jest. Nie wiem co tu jest, pajęczyny. Aha, to jest po prostu takie przejście. Nie chcę mu tam przeszkadzać, bo wiecie sami. Jest dziureczka.
że tu prawdopodobnie była DJ-ka w tym czerwonym. Tam był barek. Górę widzieliście. Znakomity jest ten, kapitalny jest ten sufit. Tylko że trochę dla mnie prowizora. Nie było. I wejdziemy przez to okno. Tu już widać, wandale po prostu piłowali sobie, co mogli. To wszystko Państwu już pokazałem. Tutaj. Tam niestety nie ma przejścia, także będę musiał wyjść przez okno i tam po prostu, wiecie, nagrać wam, bo jakby to nie było, żeby wszystkiego nie nagrać, także wejdziemy sobie tym właśnie wejściem, tutaj co jest. To trochę straszy, ale może da radę wejść. Jest druga część klubu X. Tu był jakiś składzik. Po prostu. Przejdź. Tak, tam wchodzi Urbex Patrol. Tu jest bardzo ciekawy. Tu jakiś był grill chyba, wiecie? Coś takiego. Nie znam się dokładnie. Tu jest barek. Tam sobie wchodził Urbex Patrol. No nie wiem, co to wiecie było. Może jakiś grill czy coś. Tu jest dużo. Nie wiem, jak to tam widzicie. Może po prostu na tej będę świecił. Bo tamta mi się już troszkę zgrzała. Wiecie, i tutaj była też jakaś scena, nie wiem, może taniec na róże. Nie wiem, co tu mogło być. Ale jest jeszcze podziemno. Tu jest fajna DJ-ka. Ja tak troszkę bocznie przychodzę. A, i widzicie? Tu też było wejście. Od tej strony. Od tej strony też było wejście. Może sobie bardzo go na koniec jeszcze obejdziemy. I tu skończymy. Tu jest woda, także tamte piętro dolne to chyba nie zwiedzimy. Ale może wam pokażę tutaj. Widzicie? Tu trzeba mieć kalosze. Tu jest wody. Prawie po kolana wody, także jest problem pewien ze zwiedzeniem tamtego pomieszczenia, ale tam nic ciekawego chyba nie ma. O, 6 lat, woda. Może się da tutaj na to wejść. Nie wiem, czy to jest stabilne. Spróbujemy. Chcę to pokazać. Tu DJ-kę. A tu jest po prostu, nie wiem, to było dokładnie, czy tutaj panie tańczyły, czy po prostu goście. Ale zobaczcie, ile wody, to wszystko tam gnije. No, zrobię na inne światło na chwilę. Ale tu się bardzo grzeje. Jakieś stoliki. I tu też jest takie zgąbko. Nie wiem, czy to oznaczyło. Tam macie poddasze. Widzicie, to jest. I fajne w ogóle to są fajne widoki na to wszystko, na cały klub, na tą część. Dobra, pokonałem szczyt. No, tam idziemy, żeby nie przeszkadzać. Widzicie, można się zaplątać, coś tutaj druciki szabrową. Elektrykę. Oj, chyba zejdziemy tyłem, wiecie. Schodził tyłem po prostu, wiecie. Nie wiem, jak będzie mnie widać. W ten sposób. Tyłem zejdę. Ale co?
prostu. Sobie do wody nie zejść. Nieźle. No i teraz kamerkę odwrócimy na tą wodę. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie jaki sufik. Ten surek z patrol sobie schodzi. Darujemy sobie pływanie, bo nie wiadomo co tam drzemie. A ja nie wziąłem kaloszy. Tu widać, że już szaber kabelku wszedł. Ale wiecie, tam chyba dużo nie ominęło. Tutaj mógł być taniec na rusze, może. Albo ktoś tutaj występował na tej scenie. Tu jeszcze wam pokażę tak kawałek. Ale nakapało wody dużo. Tak, tu nie ma zbyt ciekawe. To jest jedno pomieszczenie tylko pewnie techniczne i tam tutaj może potancuwa była też na dole. Tak to się prezentuje z tej strony. O, można sobie tutaj skoczyć na górkę nawet. Też, że urbex to nie jest bezpieczny, wiadomo. To się właśnie przedstawia. Tu jest kolejna scena. Taki ritual jakiś. No bo wam zrobię. Tak. Strasznie mi się to rozpraszające światło grzeje, nie wiem. Czy zwarciem na korzusty ta latarka czy co, ale to jest lepsze do nagrywania. Jest jeszcze kolejne pomieszczenie takie. Sufit tutaj też taki, kurczę, trochę budżetowy. Tu robimy w tym klubie. Nie wiem, czy tu jakieś posiłki przyrządzali. Tu widać, że od toalet są zdaworki. Patrol gdzieś po prostu poszedł. Tym, żeśmy oknem weszli. Pokażę wam też jeszcze na zewnątrz, jak to tam wygląda. I będziemy się widzieli pewnie w końcowym intro. Ja Państwu pokazywałem, nie wiem dokładnie co tutaj było. Nie jestem stałym bywalcem klubu. Wyjdziemy sobie tędy. Po prostu. I zobaczymy jak to z zewnątrz wygląda. Ha, bo pokazywałem z tamtej strony. I trzeba by przejść na tą stronę jeszcze. I pokazać wam jak to wygląda z tej strony. Tak jak zawsze. Całość oglądamy, nie? U mnie w odcinkach. Cały obiekt z zewnątrz. Także uważajcie. O, nawet radio. Pozostałość jakaś tu sobie zarosła. Co tu jeszcze było? Tak to wygląda. Z tej strony urbex patrol już gdzieś poszedł sobie zjeżdżać. Stare butelki. Lodwar, nie wiem czy dobrze przeczytałem. Jakieś piwka stare, dawne. Wszystko te same butelki. 2005 chyba rok. To na pewno działało, to nawet nie wiem czy tyle było opuszczone. Tutaj mamy jeszcze więcej tego piwka. Mam nadzieję, że to lokalizacja nie zdradzi. No i to jakiś był dziwny baten zewnętrzny, ale nie wiem czy do gaszenia. Tu jeszcze więcej butelek tego lodwaru. Proszę Państwa, wszystko sobie leży. A tak to się prezentuje z tej strony. Widzimy teraz po butelkach.
tu jeszcze jakaś altana. Nie wiem, co to jest. Ha! Na zewnątrz może grill robić. Zobaczcie. A, to mógł być jakiś grill po prostu. Na obiektu. Kiedyś mógł być wspaniały obiekt, aczkolwiek ten sufit jest budżetowy. Jakby nie patrzeć. Na szkła. No, dziwne, to jakieś takie do nawadniania. A może elektryczny był w tym rurki. Trudno powiedzieć, co tu mogło być. Widać, że tu ławki były. Może fontanna była. Nie wiem, jak ktoś wie, to po prostu w komentarzach proszę pisać. Coś od elektryki się jeszcze zachowało. Bo jest ławka w tym ciągu. Że co tu mogło być? Nie wiem. Znów pływać pod dolną spółkę toalety. Nie wiem, czy będzie przejście z tej strony. Wiecie, zobaczymy. Tu są kolejne butelki. Ale prawdopodobnie wszystko żeśmy zwiedzili. Tu jest wszystko zamknięte. To samo piwo wszędzie. I znowu przechodzimy do kolejnego. Zobaczcie. Ha! Tu jeszcze pomieszczenie jakieś. Kurczę. Zaszerszenie ciosu. Tylko tak wam pokażę, nie będę tam chodził. Ale tam już nie ma. Wam pokażę pomieszczenie. Jak to wygląda. Jakiś kominek, to była jakaś ściwa. Nie wiem dlaczego. Była. Nawet lusterko do samochodu zostało się. Nie wiem, może po prostu śmieci ktoś tutaj wyrzuca. Wyrzuca i tyle. A tak to się z tej strony prezentuje. Macie jeszcze taki widok, jak to się prezentuje. Może jeszcze tam podejdę, dobra, bo nie widzieliście z tej strony. Tutaj po prostu masakra, śmieci ktoś wyrzuca, bo tu łyżwy, raczej nie stąd. I tu jest z tej strony i tam, co przechodziliśmy. Także widzimy się pokrótce w końcowym intro. Cześć. Jesteśmy już na końcowym intro, także jeżeli się film podobał, zostawcie lajka, suba z dzwonkiem, by być na bieżąco. Fajny komentarz. To mnie bardzo motywuje do kolejnych odcinków, do kolejnych filmów robienia. Także cześć, widzimy się w kolejnym odcinku.